Europejski Kongres Finansowy Sopot 2023 rok. Moim i Państwa gościem w studiu naszym kongresowym jest pani Bożena Graczyk, wiceprezes ING. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani prezes, porozmawiajmy o bezpieczeństwie prawnym kredytów mieszkaniowych. Mam wrażenie, że ono jest mocno zachwiane, a w szczególności dotyczy to kredytów walutowych, czytaj frankowych, bo to najczęściej waluta, w której zaciągamy kredyty właśnie, czy zaciągaliśmy kredyty mieszkaniowe. No tak, z tej perspektywy portfel kredytów frankowych to jest już portfel legacy, a jego produkcja zakończyła się wiele lat temu. I myślę, że z perspektywy czasu żaden z podmiotów sektora finansowego nie zakładał, w jaki sposób ta saga kredytów hipotecznych się zakończy. No jesteśmy już kilkanaście lat po ostatnim udzielonym kredycie frankowym, a ryzyko prawne nie maleje, tylko rośnie. W zasadzie myślę, że warto też przypomnieć, od czego tak naprawdę cały ten problem zaczął się, bo zaczął się od braku jasności z perspektywy klienta na temat tego, w jaki sposób ustalana jest marża przy przewalutowaniu kredytów, podczas gdy kończymy, oczekując na wyrok TSUE, który będzie za kilka dni, na podważaniu całej umowy kredytowej, uznaniu ją za całkowicie abuzywną, nieważną, wraz z coraz większym ryzykiem uznania również, że bankowi nie należy się żadne wynagrodzenie za udzielone kapitały. No, to pokazuje, jaką drogę to ryzyko prawne przeszło. W zasadzie jesteśmy bardzo daleko od tego pierwotnego ryzyka. No i teraz w zasadzie pojawia się pytanie, w jaki sposób to ryzyko zamknąć w sektorze bankowym. A z perspektywy banku i sektora bankowego, no tym rozwiązaniem no coraz bardziej wydaje się temat ugód bankowych, który jest już powszechnie, które są już powszechnie oferowane właściwie przez wszystkie podmioty, które tych kredytów w przeszłości udzielały. Czy sektor bankowy, banki konsultują się między sobą i próbują wypracować mechanizmy, które poprawią to bezpieczeństwo praw kredytu? Oczywiście nie mówimy już o kredytach hipotecznych frankowych, bo tych kredytów w ofertach nie ma. Oczywiście na kanwie dwóch zjawisk, no oczywiście sukcesu firm prawniczych w kwestionowaniu ryzyk prawnych kredytów we franku, jak również w związku ze wzrostem stóp procentowych, to pojawia się próba podważania również kredytów długoterminowych opartych o wskaźnik WIBOR, tylko dlatego, że są to kredyty zmiennoprocentowe. Wydaje mi się, że łączenie tych dwóch ryzyk prawnych, czyli ryzyka kredytów frankowych i wskazywanie, że kredyty hipoteczne oparte o WIBOR podlegają tym samym ryzykom i w związku z tym również można im zarzucić abuzywność, jest ogromną interpretacją i właściwie zjawiskiem niedozwolonym z perspektywy właśnie oceny ryzyka prawnego, ponieważ WIBOR jest wskaźnikiem BMR-owym, odpowiednio zarządzanym przez KPW Benchmark, administrowanym przez tą instytucję, nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nie ma absolutnie żadnych podstaw do tego, żadnych, aby kwestionować kredyt oparty o zmienną stopę procentową i opartą o wskaźnik WIBOR. No, ale jest część, zwłaszcza klientów, spora część, większość klientów, która nie zgadza się z tą argumentacją. No myślę, że nie można powiedzieć większość klientów. Okay. Są to tak naprawdę pierwsze przykłady, które widzimy w sektorze bankowym, podważania umów kredytów wiborowych, ale zwracam uwagę na to, że to ryzyko jest zupełnie inne niż w przypadku kredytów frankowych. Nie można stawiać tutaj znaku równości w żaden sposób. Ponadto no to jest taka próba poszukiwania przede wszystkim przez kancelarie prawne no, łatwego źródła nowych dochodów, co przy tych wolumenach kredytowych, które są w bilansach banków, no, wydaje się być łakomym kąskiem, ale podstaw prawnych nie ma i pojawiają się już pierwsze decyzje sądowe, które oddalają próbę podważania umów opartych o wskaźnik WIBOR. Zgodzimy się wszyscy, że kredyty, zwłaszcza mieszkaniowe, to ważny czynnik w kształtowaniu rynku mieszkaniowego w Polsce. Absolutnie najważniejszy. Prawda? Więc co zrobić, żeby klient był zadowolony i bank był zadowolony? No, bank to nie jest instytucja non-profit, musi zarabiać.
Klient z kolei chce jak najmniej zapłacić koszt i mieć jak najmniejsze ryzyko, prawda, przy braniu takiego kredytu. Jak to pogodzić? Znaczy myślę, że tak. Przede wszystkim banki oferują produkt hipotecznego, który jest produktem odpowiedzialnym. W sensie takim, że klient ma możliwość wyboru stopy zmiennej lub też stopy stałej procentowej. No i tu jest dylemat. I to jest oczywiście dylemat. To klient podejmuje decyzję, jaką formułę kredytu wybiera. Natomiast wydaje mi się, że z perspektywy takiego długoterminowego bezpieczeństwa i trochę w tą stronę idą dyskusje z udziałem również instytucji nadzorujących, że w zasadzie produktem, mimo tego wyboru, produktem dominującym, zwłaszcza dla kredytobiorcy, który po raz pierwszy wchodzi w umowę kredytu hipotecznego, powinien być kredyt stałoprocentowy, bo on zapewnia stabilność kosztu finansowego dla klienta w dłuższym okresie czasu. W tej chwili w Polsce mamy do czynienia z kredytami o okresowo stałej stopie procentowej. Jest to okres pięcioletni. Wydaje mi się, że możemy spodziewać się, że ten okres stałej stopy procentowej będzie stopniowo wydłużany. Wydaje mi się, że takim następnym krokiem to będą kredyty na 7 lat stałoprocentowe. I one zapewniają tą pewność i to bezpieczeństwo z perspektywy klienta, że niezależnie od tego, jak będzie zmieniała się rynkowa stopa procentowa, koszt kredytu dla klienta będzie stałym kosztem. I wydaje mi się, że to jest najbardziej odpowiedzialna forma oferty kredytów hipotecznych, która już się znajduje w ofercie banku, ale oczywiście przy pełnej swobodzie wyboru przez klienta. No przy czym nie może dochodzić do takiej sytuacji, że jeżeli stopy procentowe się zmieniają, a klient wybiera stopę zmienną, to potem pojawiają się argumenty, że klienci nie rozumieli, czym jest ryzyko stopy procentowej, bo wydaje mi się, że po ostatnich doświadczeniach rynku finansowego w Polsce, no w zasadzie każdy konsument powinien zdawać sobie sprawę z tego, co oznacza zaciąganie zobowiązań długoterminowych w oparciu o zmienną stopę procentową. One po prostu są zmienne w czasie i podążają za zjawiskami makroekonomicznymi. Tak sobie pomyślałem, że takim głównym czynnikiem, który zapewnia nam to bezpieczeństwo prawne kredytów mieszkaniowych, to jest rozsądek i wiedza, prawda? Absolutnie tak, absolutnie tak. No i wydaje mi się, że o tych czynnikach naprawdę należy bardzo, bardzo głośno i wyraźnie mówić, bo innym ryzykiem jest ryzyko stopy zmiennej, innym ryzykiem jest ryzyko stałej stopy procentowej. No myślę, że my przez przykład ING Banku Śląskiego pokazaliśmy, że udzielanie w sposób odpowiedzialny kredytów opartych o stałą stopę procentową, począwszy od 2017 roku, kiedy stopy procentowe były na bardzo niskim poziomie, to było elementem odpowiedzialnego budowania świadomości klientów i zapewniania im bezpieczeństwa w takim okresie jak teraz, czyli w sytuacji, w której stopy procentowe osiągają znacznie wyższe poziomy. I jakby z tej perspektywy należy patrzeć na produkt kredytu stałoprocentowego nie przez pryzmat krótkiego okresu, tylko przez pryzmat długoterminowych cykli, które zapewniają to bezpieczeństwo i pewność zobowiązań finansowych. Bo ci klienci, którzy otrzymali kredyty w 2017, 2018, nawet 2019 roku, mają teraz obciążenia finansowe na istotnie niższym poziomie, aniżeli kredytobiorcy, którzy zdecydowali się podpisać umowę na kredyt zmiennoprocentowy. Bożena Graczka, wiceprezes ING, była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.